Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie przedstawię Wam hierarchię Bractwa Stali, jednej z najważniejszych organizacji uniwersum Fallouta. Na przestrzeni lat powstało kilka odłamów zakonu. On sam również zmieniał swoje struktury. Podział nigdy nie był stały, dlatego też w tym filmie przedstawię cztery główne modele hierarchii tej organizacji. Pierwotny, Lyonsa, Maxona oraz ten znany z Fallout Tactics. Wszystkie je łączy kilka czynników. Najważniejszym jest podział na ścieżkę cywilną, czyli skrybów oraz wojskową, rycerzy i paladynów. Na czele każdego z oddziałów Bractwa zawsze stoi starszy. Poza tym niektóre odłamy posiadały własne unikalne rangi, ale o tym w dalszej części filmu. Tyle słowem wstępu. Miłego oglądania. System rang pojawił się we wczesnych latach istnienia organizacji. Początkowo jej członkowie posługiwali się stopniami wojskowymi będącymi dziedzictwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, z których też się wywodzili. Członkowie organizacji byli dezerterami, którzy wystąpili przeciwko rządowi federalnemu. Z czasem, chcąc porzucić wspomnienie Stanów Zjednoczonych, które nie zdołały ochronić własnego kraju przed wojną, kapitan Roger Maxon wprowadził nowy system rang. Jako że organizacja została sformowana na wzór średniowiecznego zakonu, wymyślono adekwatne nazwy stopni odwołujące się do tamtejszej tytulatury. Większość członków jego grupy stanowili wojskowi, lecz wraz z nimi do Lost Hills przybyły ich rodziny, cywile. Dowódca postanowił wykorzystać potencjał wszystkich. Nie każdy bowiem nadawał się na żołnierza, ale też nie chciał widzieć u siebie darmozjadów. Tak powstał podział na cywili oraz wojskowych. Cywilami byli skrybowie, strażnicy wiedzy, wynalazcy i lekarze. Osoby, których największą siłą był umysł. Wyróżniały ich habity noszone na wzór członków chrześcijańskich zakonów. Skrybowie nie mogli awansować na starszych. W symbolu Bractwa reprezentowały ich dwa mniejsze koła zębate. Gałąź wojskową zakonu utworzyli żołnierze z oddziału Maxona. Każdy cywil, który chciał zostać żołnierzem, zaczynał jako nowicjusz. Kolejnym stopniem był rycerz. Osoby z tą rangą zajmowały się głównie wytwarzaniem i konserwowaniem broni, a także trzymaniem pieczy nad znajdowaną przez zakon technologią. Ich symbolem na logo zakonu było duże koło zębate. Po wielu latach wzorowej służby rycerze mogli być awansowani do stopnia paladyna. Ich rolę w wojskowej gałęzi organizacji idealnie opisują słowa Sebastiana Rochforda, jednego z oryginalnych twórców gry. Skryba opracowuje technologię, rycerz ją tworzy, a paladyn z niej korzysta. Paladyni byli wojownikami zakonu. Reprezentował ich miecz. Najbardziej utytułowani mogli awansować na starszych paladynów, a następnie na starszych, liderów organizacji. Starszy to najwyższy tytuł w Bractwie. Dostąpić może go jedynie osoba, która wykaże się ponadprzeciętnymi umiejętnościami przywódczymi, odwagą, czy też okaże się wspaniałym wojownikiem. Osoby posiadające ten tytuł pełnią rolę przewodników dla pozostałych członków zakonu. Starsi dowodzą oddziałami terenowymi organizacji oraz wchodzą w skład tzw. rady, organu de facto sprawującego władzę. Na czele organizacji mimo wszystko stoi najwyższy starszy. Przez większość historii Bractwa tytuł ten znajdował się w rękach rodu Maxonów. Najwyższy starszy nosi również tytuł generała. System rang z Lost Hills przejął apalaski oddział zakonu. Na jego czele stała paladyn Taggerty. Lata mijały, a w Lost Hills nastąpiła wymiana pokoleń. Skrybowie będący rangą tymczasową dla cywilnych członków frakcji okazali się być naprawdę przydatni. Stanowili świetne uzupełnienie dla wojskowych, dlatego też uczyniono z nich pełnoprawną rangę. Pojawił się nowy, bardziej rozwinięty podział. To właśnie go widzimy w pierwszej oraz drugiej odsłonie serii, a także w New Vegas. Każda osoba, która przyszła na świat w zakonie, zaczynała swoją karierę jako nowicjusz. Gdy wkraczała w wiek nastoletni, awansowano ją na starszego nowicjusza. Następnie miała wybór, do której gałęzi zakonu dołączyć, do skrybów czy do rycerzy. W nowym systemie skrybowie zaczynali jako uczniowie, by następnie stać się starszymi skrybami. Najwyższym tytułem był główny skryba. Unikatową rangą był wędrowny skryba, który zajmował się kontaktami ze światem zewnętrznym, głównie zaopatrywaniem bunkra w niezbędne materiały oraz żywność i wodę. Kariera żołnierza zaczynała się od stopnia młodszego rycerza i podobnie jak u skrybów, jej kolejnymi etapami był starszy oraz główny rycerz. Unikatowym stopniem był wędrowny rycerz, zwiadowca. Zwiadowcy mogli szybciej awansować na paladynów ze względu na działanie w terenie, obce zwykłym rycerzom. Tak czy inaczej, po ukończeniu ścieżki rycerza przed członkiem zakonu rozpoczynała się droga paladyna. Wiodła ona kolejno przez stopnie młodszego paladyna, paladyna, starszego paladyna, do najwyższego paladyna. Później był już tylko tytuł starszego. Najwyżsi paladyni byli dowódcami wojskowymi sił zakonu. Role starszych się nie zmieniły, z tą różnicą, że teraz mogli stawać się nimi skrybowie. Do tej pory znany jest tylko jeden taki przypadek. Był nim starszy Elijah. Opuśćmy słoneczną Kalifornię oraz pustkowie Mojave i przenieśmy się teraz kilka tysięcy kilometrów dalej na wschód, w okolice Waszyngtonu, do miejsca, w które przybyła ekspedycja starszego Lyonsa. Starszy był idealistą, poruszył go los mieszkańców pustkowi.
O ile na Zachodzie istniało kilka organizacji, które broniły zwykłych ludzi, takich jak uczniowie czy też Republika, to na stołecznych pustkowiach byli oni pozostawieni samym sobie. Mężczyzna musiał coś zrobić. Gryzło go sumienie. Całkowicie zmienił charakter organizacji, którą reprezentował. Tak powstało Bractwo Lyonsa, posiadające również własny system rang. W zasadzie to opiera się on na oryginalnym podziale, lecz posiada kilka unikatowych stopni. Pierwsza różnica jest już na samym początku. Tytuł najmłodszych członków zakonu zmieniony został z nowicjusza na giermka, bardziej rycerski tytuł. Giermkami były wszystkie osoby, które przyszły na świat w Bractwie Stali. Dopiero gdy giermkowie podrastali, przyznawano im tytuł nowicjusza. Nowicjuszami zostawały również wszystkie dorosłe osoby przyjęte w szeregi organizacji. Po przejściu podstawowego szkolenia nowicjusze wybierali ścieżkę, którą chcieli podążyć. Skryby bądź też żołnierza. Skrybowie Lyonsa dzielili się na trzy zakony. Każdy z nich zajmował się inną dziedziną. Zakon miecza rozwijał technologie ofensywne, zakon tarczy defensywne, natomiast zakon pióra rozwijał technologie cywilne oraz był strażnikiem historii. Skrybowie przyjęli obowiązki rycerzy. Skrybowie zaczynali jako uczniowie. Kolejnym stopniem był skryba, potem starszy skryba, a na samym końcu główny skryba. Przejdźmy teraz do ścieżki wojskowej. Zaczynała się ona wraz z tytułem rycerza. Kolejnymi rangami były rycerz-sierżant i rycerz-kapitan. Rycerze, którzy już nie zajmowali się dbaniem o sprzęt, posiadali takie same obowiązki jak paladyni, z tą różnicą, że znajdowali się niżej w hierarchii. Stanowili trzon armii zakonu. Kolejnym stopniem był paladyn. Zlikwidowano rangę starszego oraz głównego paladyna. Najbardziej zasłużeni wojownicy otrzymywali tytuł gwieździstego paladyna. Najwyższym wojskowym tytułem w Bractwie Lyonsa był wartownik, uosobienie ideałów zakonu, wspaniały wojownik oraz przywódca. W danym czasie tylko jedna osoba mogła pełnić te funkcje. Wartownicy posiadali takie same prawa jak starsi, z tą różnicą, że dowodzili oddziałami bezpośrednio podczas bitew i nie angażowali się w politykę. Na czele zakonu Lyonsa stał starszy, dowodzący całym oddziałem. W przeciwieństwie do zbiurokratyzowanego Lost Hills, Cytadela miała tylko jednego przywódcę. Umożliwiało to sprawne działanie. Zakon Lyonsa po śmierci starszego oraz Sary nie doczekał się równie charyzmatycznych przywódców. Dopiero pojawienie się Artura Maxona przywróciło świetność wschodniemu zakonowi. Młody Maxon został najmłodszym starszym w historii oraz najwyższym dowództwem Bractwa Stali wschodu i zachodu, faktycznym przywódcą całej organizacji z każdego zakątka kraju. Jednak pierwsze lata swojej działalności poświęcił on na umacnianie pozycji wschodniego oddziału zakonu. Zreformował on jego szeregi, wprowadził nowe rangi. Wraz ze stworzeniem sił powietrznych powstała nowa, trzecia gałąź zakonu. Podobnie jak u Lyonsa, tytuł giermka nosiły osoby, które przyszły na świat w Bractwie. Rekrut, bądź też osoba, która dojrzała, by służyć na równi z dorosłymi, mogła od razu zacząć w jednej z trzech dróg. Jako skryba nowicjusz, nowicjusz, bądź też lancier nowicjusz. Przy czym sam tytuł nowicjusza odnosił się teraz do ścieżki wojownika. Nowicjusz, który pragnął stać się rycerzem, musiał przejść test, wtedy też zwano go aspirantem. Dalsza ścieżka skryby wyglądała następująco. Skryba, starszy skryba, główny skryba, prefekt. Unikatową rangą był skryba polowy, uczestniczący w działaniach terenowych, na zasadach nieco innych niż wędrowni skrybowie z zachodu. Ścieżka wojownika. Rycerz, rycerz-sierżant, rycerz-kapitan, rycerz-dowódca, paladyn, paladyn-dowódca, gwieździsty paladyn oraz wartownik. Po lansierze nowicjuszu lotnik awansowany był na lansiera, potem lansiera-sierżanta, a w końcu na lansiera-kapitana, dowodzącego jednostką flagową. Nie wiadomo, czy Maxon nakazał zmianę hierarchii na zachodzie. Przez pewien czas Bractwo Stali na wschodzie pogrążone było w wojnie domowej pomiędzy frakcją Lyonsa a wiernymi Lost Hills wygnańcami. Co prawda za Artura Maxona powrócili oni w szeregi zakonu, lecz nie należy o nich zapominać. Wygnańcy stworzyli własny system rang. Był on dosyć prosty. Skrybowie zwani byli specjalistami, wojskowi obrońcami. Paladyn Kasdin, przywódca odłamu, zwany był protektorem. Pora na ostatni system. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły zaprezentowanych rang, ponieważ w zasadzie niewiele różnią się od tego, co słyszeliście wcześniej. Ich nazwy zdradzają wystarczająco wiele. Tą hierarchię zakonu możecie kojarzyć z Fallout Tactics. Zacznijmy sobie od ścieżki cywilnej. Oto i ona. Cywil, a następnie skryba. Skrybowie mogli być awansowani na starszych. Droga żołnierska z Tacticsa stanowiła inspirację do stworzenia systemu rang Bractwa Stali Lyonsa oraz Maxona. A tak prezentuje się cała gałąź. Nowicjusz, starszy nowicjusz, giermek, starszy giermek, młodszy rycerz, rycerz, starszy rycerz, rycerz dowódca, młodszy paladyn, paladyn, paladyn dowódca, lord paladyn, generał, oficer dowodzący, starszy. Unikatowym rangą był inkwizytor, członek organizacji polujący na ideologicznych wrogów Bractwa, znany z sadyzmu i ekstremalnych metod działania.
I to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał uzupełnił waszą wiedzę na temat Bractwa Stali. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!